faktach relikty przeszłości skrywane przez dolnośląską ziemię. W Wierzbnej koło Żarowa archeolodzy szukali dziś szczątków amerykańskiego bombowca, który rozbił się 67 lat temu. W poszukiwaniach towarzyszyła im Joanna Pietkiewicz. Dolnośląscy archeolodzy szukali szczątków amerykańskiego Boeinga B-17G, który rozbił się w Wierzbnej 22 marca 1945 roku. Jest sporo elementów, które świadczą faktycznie, że ten samolot tutaj się rozbił, że miało miejsce takie zdarzenie. Archeolodzy natrafili na elementy poszycia kadłuba oraz pociski i łuski pocisków. Kilka z wielu znalezionych dzisiaj łusek pocisków Browning M1 karabinu maszynowego 12,7 mm. Ale to nie jedyne pozostałości po amerykańskim samolocie. Generator amerykańskiego samolotu bombowego Boeing B-17G, urządzenie służące do przetwarzania prądu z 12 V na 24. Do dziś nie wiadomo jednak, gdzie znajdują się ciała czterech członków załogi. Pozostałe 6 osób będących na pokładzie zdążyło się ewakuować. Załoga tego samolotu wracała z bombardowania Ruchland w Niemczech, rafinerii. I po zrzuceniu ładunków bomb samolot został poważnie uszkodzony i w takim stanie nie mógł wrócić już do Włoch. Piloci zadecydowali o awaryjnym lądowaniu w okolicach Wrocławia, na terenach zajmowanych przez Rosjan. Samolot został jednak zestrzelony przez 3 myśliwce. Nie wiadomo, niemieckie czy rosyjskie. Zagadką jest natomiast to, że znaleźliśmy dwa typy pocisków. Jedne to są pociski amerykańskie, drugie radzieckie. I co ciekawego, pociski radzieckie w ogóle nie były wystrzelone. Po konserwacji odnalezione szczątki samolotu będą prezentowane na wystawie w Żarowskiej Izbie Historycznej. Wierzbna, Joanna Pietkiewicz.